Hej, ponieważ nasz Sprigganowy druid zaczął dropić przedmioty Exalted, czas na małe wprowadzenie i jednoczesne omówienie tego tematu. Zapraszam do oglądania. Przedmioty Exalted są wariacją przedmiotów rzadkich, jednak zamiast koloru żółtego mają kolor fioletowy, a od ostatniego patcha unosi się nad nimi krótki snop światła w tym kolorze. Ich właściwości są losowe, cechuje jednak fakt, że co najmniej jeden z afiksów jest na tierze 6 lub nawet 7, którego nie możemy uzyskać w procesie standardowego craftingu. Afiks wysokiego tieru jest oznaczony fioletowym kolorem w opisie. Runoff Refinement pozwoli nam także na przerolowanie wartości takiego afiksu. Jednocześnie możemy odzyskać także szardy z danego afiksu, a ponieważ bazują one na jego tierze, mamy szansę uzyskać sporo odłamków. Choć w Last Epoch nie możemy przetwarzać przedmiotów unikatowych i setowych w oknie forgingu, tak przedmioty Exalted możemy kształtować na nasze potrzeby. Niestety nie mamy narzędzi, aby w procesie craftowania zmienić afiks, który został wylosowany w przedmiocie Exalted. Sprawia to, że będziemy musieli wydropić przedmiot, który będzie nam akurat pasował. W grze posiadamy gamblera, czyli klasycznie możemy inwestować hajs i kupować losowe przedmioty u sprzedawcy. Wspominam o tym, ponieważ jeśli macie nadmiar gotówki, nie liczcie na to, że zdołacie pozyskać przedmioty Exalted w procesie hazardu, także monety do skarpety. Przedmioty Exalted zaczniemy znajdować w okolicach 50 poziomu i przez długi czas nie będziemy mogli liczyć na nic poza tierem 6 afiksu. Afiksy poziomu 7 zaczną pojawiać się w przedmiotach dopiero w okolicach 90 poziomu obszaru, na którym go wydropimy. Pierwsze przedmioty Exalted będziemy mogli zakładać już nawet w okolicach 40 levela, co może nam bardzo pomóc. Choć nie jest to reguła, to sporo przedmiotów Exalted ma też nieco podwyższony forging potential, więc będziemy mogli przy odrobinie szczęścia mocniej ulepszyć nasz przedmiot, zanim go wyczerpiemy. Choć szanse są niewielkie, nie ma w grze mechanizmu, który nie pozwoliłby na znalezienie przedmiotu Exalted z 4 afiksami tieru 7. Jeśli taki kiedyś znajdziecie, może warto rozważyć będzie puszczenie paru losów w lotto. Podsumowując, przedmioty Exalted są rozszerzeniem przedmiotów rzadkich, konieczne będzie znalezienie dla naszego druida przynajmniej paru, które dostarczą nam pożądanych przez nas afiksów, więc trzymajmy kciuki. Zajrzyjmy jeszcze na szybko do tego, na jakim jesteśmy obecnie etapie. Wbiłem 58 poziom i znalazłem parę ciekawych przedmiotów. Mamy fajny pas, który daje nam turbo bonus do odporności na truciznę. Otrzymujemy także Void Resistance i masę pancerza. Nie wspominałem o tym, ale ilość miejsc na mikstury jest także różna dla różnych pasów. Trafiliśmy też rzadką zbroję, jednak z bardzo potężnym afiksem. Shared Cold Damage gwarantuje wzrost obrażeń od zimna zarówno nam, jak i naszym minionom, a to wszystko w ramach zaledwie jednego prefiksu. Turbo dobre, trzeba znaleźć tego więcej. Sama zbrojka daje nam też mocarny boost do odporności na obrażenia fizyczne, generalnie bardzo dobry drop. Teraz skille. Zrobiłem respec Spriggan formy. Obecnie zakręciłem w lewo, aby uzyskać cechę, która sprawia, że kiedy używam Thorn Shielda, mam szansę rzucić także Maelstrom. Dodatkowo specjalizuję Maelstrom, musiałem jednak przeznaczyć trochę punktów, aby Maelstrom nie był używany na naszej postaci, tylko na totem, na który nakładam tarczę. Rozwinąłem Vortex, który sprawia, że Maelstrom jest bardziej skuteczny, gdy zostanie użyty na totemie. Świetnie układa się to wszystko w całość. Na koniec Maelstromu mamy szansę na rzucenie jeszcze 2 do 4 Tornad, które zadadzą obrażenia pobliskim wrogom. Obecnie zwiększam szansę na to, że Maelstrom zamrozi wrogów, a następnie rozwinę trochę obrażenia, które zadaje ono zamrożonym wrogom. W tym odcinku chyba tyle. Zastanawiam się nad jeszcze jednym formatem filmów, w których będę omawiał jedną wybraną umiejętność dostępną w Last Epoch, także może za jakiś czas pojawi się coś takiego. Zapraszam Cię zatem do grona subskrybentów kanału i widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia.